Siemanko, siemanko, tym razem z trasy endurackiej. W środku lasa, chopki, muldy, rowy, nie rowy. Po prostu extreme ride na rowerze do zadań specjalnych. A spotykamy się tu dzisiaj, żeby wam pokazał, jakim sprzętem jeżdżę po chopkach, tego typu trasach, czyli rower do wszystkiego, do tyrania. No pain, no gain. I zobaczcie, taka szybka recenzja, jaki mam sprzęt. No taki typowy, budżetowy, do 3000 zł. I zobaczcie, sami ocencie, czy na pierwszą przygodę z chopkami się nada. I zobaczcie, co my tu mamy. No prosta konstrukcja, prosta rama, przód dociążony, tył lekki. Zobaczcie, jedną rączką można podnieść, nie ma problemu żadnego. No, żeby nam się tu nie przewrócił. O, co dalej? Oponki, wiadomo, grube, prawie kostka. Co my tu mamy za firmę? Zaraz zobaczymy. Mitas, firma Mitas, tu chyba widać kawałek. O. Oczywiście koła 26, szprychy, zdaje się, że aluminiowe, tak, w miarę wytrzymałem, bo już parę takich grubszych akcji i na razie nic się nie poluzowało, na razie wszystko jest ok. No co dalej, hamulce, pełna hydraulika Shimano, tarcze, olej, to jest tylny akurat. Tutaj mamy z przodu, proszę bardzo, pełna hydraulika, też Shimano, klameczki, Shimanochy, tak, przednia, tylna klamka, jest, dobra, do tego gripki. Też takie antypoślizgowe, szeroka kierownica, UNO, nie wiem co to za firma, no ale na razie wszystko ok, nic się nie luzuje. Jaki to jest rowerek? To jest Monster Dirt Series, tu jest nawet naklejeczka na ramię, tu macie spawy, tu jest, jakie zastosowane jest aluminium, 6061, no jedni mówią, że dobre, jedni nie, ale nie wiem, no na razie ok. Co do tego jeszcze mamy? Amory. Też w miarę wytrzymałe, dosyć grube. To są, zdaje się, RST R-ki. Już nie pamiętam dokładnie nazwy, ale chyba jakiś skok 100 mm. Jest na razie, powiedzmy, na takie w miarę prostsze chopki. Są jak najbardziej ok. Tu jest regulacja z góry. O, można sobie zobaczyć, jak to wygląda. RST. No, co tu jeszcze mamy? Pedały platformowe, które też od razu były w zestawie z rowerkiem. Zdaje się, że plastikowe, nie wiem czy łożysko mechaniczne, ale na razie w miarę ok, trzymają buta z takimi pinami metalowymi. No i co najważniejsze, jeszcze siodełko, też takie specjalne. I co dalej? Oczywiście single speed, czy jak to się na to mówi, z regulowanym naciągiem łańcucha. No to już musi być w każdym takim nowym rowerku, bo on się bardzo szybko rozciąga i trzeba go zdecydowanie często naciągać. Z tyłu mamy małą zębatkę, z przodu troszeczkę większą, taka, żeby po prostu szybko się rozpędzać i szybko wjeżdżać. No to jest rowerek głównie do zjazdów, tak, na jakieś tam chopki, na zjazdy z górek. I to właściwie tyle, bo tak, żeby nim pod górę gdzieś wjechać, to jest bardzo ciężko. No i tak to ogólnie wygląda. Zobaczcie sobie jeszcze z góry. O. I to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Jeśli chcecie kolejne filmiki, to zostawcie subiczka, czyli dzwoneczek. Trzymajcie się, na razie, papaty.